Loża radiowa. Przypominamy, że dzisiaj jest parlamentarny poniedziałek, dlatego w naszym studiu dwójka parlamentarzystów. Katarzyna Czochara, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie radiosłuchaczy. Witam Państwa. I Tomasz Kostuś, poseł Platformy Obywatelskiej. Witam bardzo serdecznie słuchaczy Radio Opole. Dzień dobry. Kiedy się umawialiśmy w piątek, jeszcze nie wiedzieliśmy, co się wydarzy w weekend. To taka specyfika tego zawodu. W weekend okazało się, że skończyły się mediacje Dobrzeja Wielkiego z Opolem. Opole wycofało się z tych mediacji, uznało, że nie mają one większego sensu. Co to zmienia, pani poseł, jeśli chodzi o powiększenie Opola? Co to zmienia? Tak naprawdę, jeśli chodzi o te kwestie związane z powiększeniem Opola, może troszeczkę wrócę wstecz. Tak naprawdę od samego początku przeciwnicy Dużego Opola popełnili podstawowy błąd. Takie mediacje powinny na samym początku rozpocząć się, a na dzień dzisiejszy te mediacje były prowadzone tylko w jednym kierunku przez stronę, jeśli chodzi o tych przeciwników, oczywiście Dużego Opola. Tam nie było możliwości rzeczywiście znalezienia takiego punktu, który mógłby być kompromisem zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. No jednak przeciwnicy upierali się nieustannie przez cały czas, żeby jednak odwrócić ten proces, unieważnić rozporządzenie Rady Ministrów, żeby jednak te granice były tak jak pierwotnie, czyli przed 1 stycznia 2017 roku. No zostały zerwane wczoraj z wielu powodów. Myślę, że takim punktem, który kulminacyjnym, który sprawił, że te mediacje zostały zerwane, to był marsz, który się odbył wczoraj, ale taką bardzo ważną kwestią jest również fakt, iż pan Kołodziej, który prowadzi stronę Balaton, jednak w bardzo ostrych słowach bardzo często krytykował rząd polski i, że tak powiem, poczyniania, będąc jednocześnie stroną w mediacjach, została tutaj złamana taka prosta, podstawowa zasada, czyli zostały złamane te aspekty ciszy mediacyjnej. Poseł Tomasz Kostuś. Jeżeli pani poseł się cofa wstecz, to ja również sobie pozwolę na taką dygresję, przypominając, że 10 miesięcy temu, czyli w kwietniu, mówiłem, prosiłem, namawiałem do tego, by właśnie podjąć mediację, ale mediacje prowadzone nie przez polityków, mediacje prowadzone nie przez autorytet lokalny, tylko przez profesjonalną, wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę. I bardzo żałuję i źle się stało, że te mediacje rozpoczęły się dopiero w styczniu. Tak? Choć z udziałem profesjonalistów. Tak. Ja przypominam, panie redaktorze, szanowni państwo, że mówiłem o tym i na antenie Radia Opole, i w telewizji. Moje wypowiedzi są powszechnie znane. Wtedy zupełnie one nie trafiały. Wtedy zupełnie nikt się nimi nie przejmował. Przypominam również, że Opolska Platforma Obywatelska w tej sprawie wydała stanowisko. Zorganizowaliśmy konferencję prasową, gdzie udowadnialiśmy, że jedynie profesjonalne mediacje prowadzone przez wyspecjalizowany podmiot mogą przynieść spodziewany rezultat. Takie mediacje niby były prowadzone, ale zostały zerwane i o to nic pytamy. Nie było prowadzone. Były pozory tego, że się strony próbują dogadywać i tak naprawdę dopiero wizyta w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Administracji, dopiero spotkanie z ministrem Błaszczakiem, tak, ja nadały tym mediacjom formalny ton. Ale panie pośle, ja tutaj chciałabym panu Nie przerywałem, pani poseł, proszę mi pozwolić. Panie pośle, bo ja pytam o te mediacje, które teraz zostały zerwane. Te one trwały, pani redaktor, one trwały dwa miesiące, były bardzo profesjonalne, tylko mówię, że zostały podjęte zbyt późno. One miały sens, gdyby były w ubiegłym roku podjęte. Natomiast już po rozstrzygnięciu róż, już po podjęciu decyzji przez Radę Ministrów, one były mocno spóźnione. Natomiast ja oczywiście bardzo żałuję i ubolewam, że one zostały, mam nadzieję, że przerwane, a nie zerwane. Mam nadzieję, że jednak zwycięży rozsądek, mam nadzieję, że jednak strony schowają tutaj te ambicje, te uprzedzenia i siądą do stołu rozmów. Dlaczego? Dlatego, że w ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że już prawie zostało wypracowane stanowisko, które satysfakcjonuje w zasadzie
zasadzie i ratusz, i cztery gminy. A czy mówiło się o takim, że nie ma takiego stanowiska, nie ma takiego podstawy? Ja bazuję na tym, co przeczytałem, panie redaktorze, w mediach lokalnych i o tym, że pani mediator, oficjalnym komunikacie ratusza. I pani mediator mówiła o tym, że jedzie do Warszawy właśnie z taką propozycją. Potem rzeczywiście to zostało zdementowane w takiej chronologii, i miałem nadzieję, że jednak te ostatnie tygodnie przyniosą spodziewany rezultat, tak? A więc strony doprowadzą do takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące, które będzie kompromisem. Tak się jednak nie stało. Ja nie chciałbym, bo to będą niestety przykre tego następstwa, że znowu ludzie wyjdą na ulicę, że znowu rozpoczną się blokady dróg, że znowu rozpocznie się głodówka. To by było najgorsze z możliwych rozwiązań. Ale... Dlatego będę apelował do powrotu do stołu rozmów. Ale ja w takim razie chciałam zwrócić uwagę, żeby rzeczywiście mogły być skutecznie przeprowadzone mediacje, musi być dobra wola po obu stronach. Natomiast tej woli, dobrej woli, zabrakło ze strony przeciwników. I ja tutaj też wrócę w takim razie, panie pośle, do zeszłego roku, kiedy to wojewoda był bardzo mocno zaangażowany tą sprawą, kiedy naprawdę chciał przeprowadzić rozmowy, które no rzeczywiście miały na celu jedno, znalezienia takiego kompromisu, który by satysfakcjonował również przeciwników Opola. Niestety wojewoda opolski został obrzucony wyzwiskami i przeciwnicy Opola po krótkim czasie opuścili Urząd Wojewódzki. Tego typu sytuacje w zeszłym roku odbywały się niestety bardzo często i tak naprawdę ten stan negatywnych emocji, które krążyły wśród tych wszystkich przeciwników Opola, i pan dobrze o tym też wie, no nie było po prostu najmniejszych szans, żeby usiąść z tymi ludźmi i porozmawiać o ewentualnych możliwościach rozwiązania tego konfliktu, dlatego że jedynym żądaniem wręcz przeciwników Opola było to, żeby nie powiększać granic Opola. I panie pośle, to w takiej sytuacji w jaki sposób można było w ogóle, w jaki sposób można było przeprowadzić te mediacje, skoro tak naprawdę druga strona nie chciała w ogóle słuchać tego, co ma do zaproponowania prezydent Opola. Tych urazów nie brakuje. Pani poseł wyręcza rzecznika prezydenta miasta Opola. Ale panie pośle, teraz proszę mi nie przerywać. Ja nie przerywałam, starałam się nie przerywać panu. Natomiast ja nikogo nie wyręczam. I akurat nie są takie moje intencje. Redaktor przerwał, a nie ja. Chyba musimy to przerwać teraz i zagrać trochę muzyki. Mówię o faktach. O faktach, które miały miejsce w zeszłym roku, o zachowaniach ludzi, którzy tak naprawdę byli przeciwni powiększeniu Opola. I panie pośle, pan też był akurat po tej stronie, która jednak mówiła głośno do pewnego momentu, bo w pewnym momencie pan się wycofał z tego. Był pan jak najbardziej za. O możliwe scenariusze na przyszłość zapytam za chwilę. Panie redaktorze, ale ja muszę odpowiedzieć. No, szanowni państwo, no, od początku mówiłem, że taki proces jest nieunikniony tutaj w studiu i potrzebny. Państwo sobie porozmawiają przez całą godzinę. Natomiast zawsze krytykowałem formę, zawsze krytykowałem, powiedzmy to, w jaki sposób były przeprowadzone konsultacje i w jaki sposób przeprowadzono sam proces. Natomiast pani poseł się skupia na przeszłości. Ja chcę się skupić na przyszłości. Ja chcę mówić, co należy zrobić, żeby taki kompromis osiągnąć. Wracamy do rozmowy z Katarzyną Czocharą i Tomaszem Kostusiem, parlamentarny poniedziałek, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, i w tej części rozmowy będziemy odbierać głos. Jeśli parlamentarzyści nam się za bardzo zapędzą. Dobrze, skończyliśmy, bo strasznie dużo emocji, strasznie dużo wspominania tego, co się działo wokół Dużego Opola, ale tak naprawdę pytanie brzmi, co będzie dalej? Czy ten protest się zaogni w związku z tym, że mediacje zostały przerwane, czy też stopniowo się wyciszy? Myślę, że jednak rozsądek weźmie górę i jeśli chodzi o tych przeciwników Dużego Opola, że naprawdę przeanalizują wszystkie za i przeciw i naprawdę usiądą przy okrągłym stole, żeby nie było kwadratowych rozmów, i spróbują wypracować takie rozwiązania, które będą mogły zadowalać jedną i drugą stronę. Jeśli chodzi, ja powtórzę po raz kolejny, nie wiem, który raz z kolei, że jeśli chodzi o sam proces powiększenia Opola, jest to bardzo ważna sprawa dla nas wszystkich, dla całego regionu województwa opolskiego, jak i dla samego miasta. Natomiast no, te kwestie powinny być załatwione w
przyzwoity, kulturalny sposób. Ulica nie załatwia tego typu spraw i to nie jest dobre rozwiązanie i pomysł na w ogóle rozwiązywanie jakichkolwiek konfliktów. Dlatego ja tutaj chciałam bardzo, bardzo gorąco zaapelować do wszystkich przeciwników Dużego Opola, żeby jednak troszeczkę ochłonęli i przemyśleli tą sprawę i jeszcze raz, tak jak mówię, spróbowali znaleźć jednak ten kompromis i doszło do porozumienia. Panie pośle, pan wierzy w rozsądek przeciwników Dużego Opola, tak jak to pani poseł powiedziała, że oni pójdą po rozum do głowy i przestaną protestować? Znaczy, jestem przeciwny takiej generalizacji, przerzucania odpowiedzialności tylko na jedną ze stron. To po pierwsze. Po drugie, nie możemy wrzucać do jednego worka sytuacji, nie wiem, w Chmielowicach, Żerkowicach, Dąbrowie, a przede wszystkim Dobrzeniu Wielkim. W Dobrzeniu Wielkim sytuacja jest najtrudniejsza. Dobrzeń Wielki wymaga pilnej interwencji i tam są naprawdę potrzebne ważne rozstrzygnięcia i pomoc finansowa rządu, ponieważ sama pomoc finansowa miasta Opola nie wystarczy, by oni mogli realizować zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Panie pośle, tam mamy 4 wioski w tej chwili i prawie 50 milionów budżetu. Uważa pan, że nie da się zbilansować funkcjonowania gminy? Uważam, że zejście z 70 milionów na poziom 40 powoduje 40 takie perturbacje, że gmina nie będzie w stanie sama tych zadań realizować. Dlatego jest potrzebny okres przejściowy. Dlatego przez kilka lat ta gmina powinna mieć specjalne dofinansowanie. I ja nie chciałbym uogólniać, raz jeszcze mówię, bo w tych 4 gminach, mówię o 12 miejscowościach, 12 sołectw dołączonych czy włączonych do Opola, sytuacja jest diametralnie inna. Natomiast ja będę na pewno apelował, nie tak jak tutaj pani poseł powiedziała, żeby przeciwnicy rozszerzenia poszli po rozum do głowy, tylko żeby strony generalnie ochłonęły, pozbyły się emocji, tak, pozbyły się niepotrzebnych tutaj takich ambicji, które niszczą ten proces mediacyjny i ponownie usiadły do stołu. Dlatego na początku powiedziałem, że mam nadzieję, że to nie jest zerwanie mediacji, tylko jedynie przerwanie. I mam nadzieję, że strony usiądą, bo jeżeli tak się nie stanie, to niestety będziemy mieli powrót sprzed tych protestów, blokad, których doświadczaliśmy w ubiegłym roku. A to by był najgorszy z możliwych scenariuszy. Ja tylko chciałam dodać, myślę, że to jest bardzo ważna kwestia i warto, żeby jednak radiosłuchacze też takie informacje mieli, jeśli chodzi o wysokość budżetu gminy Dobrzeń Wielki, 40 milionów. Panie pośle, gminy w województwie opolskim mniej więcej powierzchniowo i jeśli chodzi o zagęszczenie ludności mają budżety na poziomie około 20 milionów, ale to są naprawdę gminy, w których można powiedzieć dość mocno realizowane są różnego typu przedsiębiorczość działa. Natomiast tam, gdzie jest rzeczywiście tylko i wyłącznie budżet konstruowany z podatków rolnych, tam nawet budżety opiewają około 12-14 milionów. Ja chciałam podkreślić, że to, że pan mówi, że gmina Dobrzeń Wielki przy kwocie 40 milionów rocznie nie poradzi sobie, to myślę, że warto byłoby się zastanowić, czy rzeczywiście, tak jak to było do tej pory, 30 animatorów, którzy byli zatrudnieni w Domu Kultury. Czy taka liczba animatorów, gdzie tak naprawdę w mieście powiatowym tylu animatorów nie ma zatrudnionych w Domach Kultury, tak jak w Dobrzeniu Wielkim. I mogłabym tutaj wyliczać wiele, wiele innych przykładów. Wiele, wiele innych przykładów, które tak naprawdę generują potrzeby Dobrzenia Wielkiego. Tak naprawdę tam, można powiedzieć, jeśli chodzi o infrastrukturę, o chodniki, o kanalizację, o te wszystkie kwestie, które powinny być zrealizowane, to wszystko jest tak naprawdę... Bez wątpienia była to bogata gmina, która teraz musi się nauczyć zaciskać pasa, co pewnie potrwa. I tak jak się mówiliśmy, tym razem ostatni głos należał do pani poseł. Tego typu zmiany na pewno są bolesne, zwłaszcza dla włodarzy gmin. Natomiast
czasami trzeba też umieć się przystosować do sytuacji troszeczkę gorszej, aniżeli się było wcześniej. Wszystko przed nami, zobaczymy, jak dalej się podwójny toczy. Głos zakończenia, no dobrze. No, panie pośle, przed nami jeszcze, może byśmy o Chińczykach porozmawiali za chwilę? Bardzo chętnie, z największą przyjemnością, tym bardziej, że jest o czym. Jest o czym, tak. Wracamy do gorącej dyskusji z parlamentarzystami. Katarzyna Czuchara, Prawo i Sprawiedliwość, i Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska. Ale mamy taki chytry plan, żeby na chwilę zostawić duże pole, bo nie wiemy, co się wydarzy dalej. To są bardzo świeże informacje o tym, że rozmowy te mediacyjne zostały przerwane. Nie wiadomo, jak będzie wyglądał protest. A może porozmawiajmy o tym, co parlamentarzystów różnych opcji chyba łączy. Nowy jedwabny szlak. Tomasz Kostuś, człowiek, który był w prowincji Fujian, dzisiaj Fujian przyjechał do Opola. Byłem w Chinach, w szczególności w prowincji Fujian, wielokrotnie. I dzisiaj mamy piękny, symboliczny akt wkopania łopaty pod dużą inwestycję chińską. Mówię o firmie Hongbo, która zainwestuje w Opolu ponad 100 milionów dolarów. Powstanie w pierwszym etapie 100 miejsc pracy, a w kolejnych latach kilkaset miejsc pracy. I to rzeczywiście jest finał wieloletnich zabiegów, ciężkiej pracy na poziomie samorządu województwa w szczególności, ale również miasta, również naszego środowiska akademickiego. Natomiast chciałbym przy tej okazji powiedzieć, że oczywiście sukces ma bardzo wielu ojców, ale zapominamy o prekursorach, zapominamy o tych, którzy dali temu podwaliny. I bez wątpienia dla mnie przy tym symbolicznym wbiciu łopaty powinien być marszałek Józef Sebesta, bo to on tak naprawdę wyznaczył ten kierunek, bo tak naprawdę on zdecydował, żebyśmy z Chińczykami podjęli współpracę i to dzięki jego determinacji i jego pracy najpierw utworzyliśmy w Opolu Instytut Konfucjusza, potem podpisaliśmy... Panie redaktorze, nie byłoby Instytutu Konfucjusza, gdyby nie decyzja polityczna. Proszę sprawdzić, proszę zapytać Chińczyków. Znaczy Politechnika była wiodącym niejako ciałem, które organizowało instytut. Tak, natomiast decydujący głos tutaj bez wątpienia miał samorząd województwa. Bez wątpienia dla Chińczyków ten aspekt polityczny był bardzo ważny. No i tak się stało, że małe województwo, które robiło milowe kroki we współpracy polsko-chińskiej, stało się w tej chwili gospodarzem dużej inwestycji. A więc te starania przez wiele lat, to jeżdżenie, ja pamiętam, jak nas radni sejmiku województwa zawsze wypytywali, a po co wy tam jeździcie, tak? Pewnie jakieś wycieczki, a co my z tego będziemy mieli? Efekty, konkrety, proszę. No dzisiaj te efekty, dzisiaj te konkrety są. U Chińczyków, proszę mi wierzyć, bardzo ważne zbudowanie relacji. U Chińczyków bardzo ważne jest to, by zdobyć zaufanie. Myśmy na to zaufanie pracowali bardzo, bardzo długo i dzisiaj to zaufanie procentuje. Ale i dzisiaj otwieramy wszyscy szampana, ponieważ z udziałem wicegubernatora prowincji Fujian, takiej małej prowincji, jedyne 36 milionów mieszkańców, jak na Chiny małej, będziemy wspólnie otwierać dużą chińską inwestycję. Ale nie wszyscy tego szampana otwierają, bo lewica w postaci partii Razem uważa, że to nie jest sukces, bo to ich zdaniem jest fabryka, która będzie zatrudniała za niewielkie stawki i będzie mało płaciła Polakom. Ja mam odpowiedzieć? Dobrze. Jak się pan poczuł wywołany? Bez względu na to, co mówią inni, uważam, że to jest wielki sukces Opola, wielki sukces Opolszczyzny, wielki sukces wszystkich tych, którzy od początku angażowali się w te relacje opolsko-chińskie, powtarzam, opolsko-chińskie, bo jednak 100 milionów zainwestowanych dolarów na Opolszczyźnie i kilkaset ludzi docelowo zatrudnionych, to jest wielki sukces. I nie wierzę tym bajkom, gdzie mówi się, że będzie się zatrudniało na Opolszczyźnie inżynierów ze znajomością języka, dobrych fachowców za 1800 zł. Ja w to po prostu nie wierzę. Bo nie to będą chcieli pracować. To są bajki. Rynek, przypominam, że w Opolu jest bezrobocie poniżej 5% i jedno z najniższych w Polsce. I tutaj znalezienie za 1800 zł inżyniera, dobrego fachowca ze znajomością języków, szanowni państwo, to jest jakaś bajka. Pani poseł Czuchara. Ja myślę, że pan poseł, mówiąc o tych wszystkich kwestiach związanych z współpracą polsko-chińską, zapomniał jednak podkreślić bardzo ważną sprawę, że w zeszłym roku poprzez aktywność i zaangażowanie wojewody opolskiego powstał zespół
do spraw relacji polsko-chińskich, który przede wszystkim ma na celu nie tylko współpracę, jeśli chodzi o instytuty naukowe czy związane z szkolnictwem, ale ta współpraca polsko-chińska miała być w głównej mierze również oparta o biznes i w zeszłym roku był rzeczywiście zorganizowany wyjazd. Tam Urząd Wojewódzki reprezentowała pani wicewojewoda Wioletta Porowska. Wyjazd organizowany był przez wicemarszałka Senatu. I tak naprawdę, jeśli chodzi o te wszystkie sprawy związane z relacjami polsko-chińskimi, również w kontekście biznesu, no tutaj też bardzo, bardzo dużo wojewoda opolski i jego sztab ludzi. Ja tutaj, korzystając z okazji, pragnę bardzo serdecznie podziękować również za możliwość, bo tak się składa, że rozmawiałam zaraz na samym początku z wojewodą, kiedy przystąpiłam do parlamentarnego zespołu do spraw polsko-chińskich. Pan, panie pośle, również. I poprosiłam pana wojewodę o to, żeby tego typu zespół mógł powstać na terenie Opolszczyzny. Wojewoda opolski naprawdę uzyskał wysokie uznanie, bo tak naprawdę na terenie Polski to jest pierwszy zespół, który działa właśnie w takich sprawach i, jak pokazuje doświadczenie, bardzo mocno. Czyli, szanowni państwo, Daleki Wschód ma przyszłość. Z naszego punktu widzenia. Tak, myśmy to stwierdzili jako samorząd województwa, panie redaktorze, w 2007 roku i od tego momentu i od tego czasu intensywnie na poziomie regionalnym, na poziomie miejskim, przy udziale środowiska akademickiego, również od pewnego czasu pana wojewody, ten kierunek rozwijamy. I to jest niezwykle przyszłościowe. Największe inwestycje światowe, ale również europejskie odbywają się za pośrednictwem kapitału chińskiego. To zostawmy na chwilę Chiny i przejdźmy jeszcze na dwie ostatnie minuty naszej rozmowy do obrony samorządności. Sejmik województwa przyjmuje rezolucję w tej sprawie. Debatował. Pani Katarzyno, jest się przed czym bronić? Nie, ja oczywiście uważam, że tak naprawdę, jeśli chodzi o obronę samorządności, to jest kolejny sposób na to, żeby zaistnieć w mediach, żeby zrobić duży rozgłos, że tak naprawdę rząd Prawa i Sprawiedliwości i my jako politycy, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości łamiemy wszelkie zasady, demokrację, no a tak naprawdę to nie ma nic wspólnego. Myśmy przeprowadzając kampanię przedwyborczą, głośno też mówili o tych wszystkich sprawach, między innymi o tym, że przez 8 lat Platforma Obywatelska i PSL rozbudowała bardzo, bardzo mocno, jeśli chodzi o kwestie związane z administracją i że my to będziemy zmieniać. I to jest właśnie ten moment, kiedy tak naprawdę pewne płaszczyzny działalności będą scentralizowane, między innymi dlatego, żeby nie było przerostu biurokracji. To, że na dzień dzisiejszy w każdym powiecie funkcjonuje komórka i jest tam zatrudnionych kilka osób, wcale nie determinuje o tym, że jest odpowiednia jakość oraz tempo pracy. Została na minuta, panie pośle, pana koledzy z Platformy Obywatelskiej. Dlaczego bronią samorządności? Panie redaktor, szanowni państwo, nic w Polsce po 89 roku nie udało się tak jak samorządy. To dzięki tym samorządom, dzięki ich ciężkiej pracy udało nam się nadrobić zaległości cywilizacyjne, bo to dzięki bardzo dobrej absorpcji, bardzo dobremu gospodarzeniu na poziomie gminy, powiatu, województwa mamy takie wspaniałe efekty. Zresztą decentralizację państwa i subsydialność mamy zapisaną w konstytucji, tak? Natomiast Prawo i Sprawiedliwość uważa, że trzeba centralizować. Wychodzi z założenia, że Warszawa wie lepiej. A więc nie chce decentralizować, tylko chce centralizować, tak? Innymi słowy, samorządy są ostatnim bastionem przeciwników dobrej zmiany. Dlatego jest potrzebna zmiana ordynacji, by PiS mógł te wybory wygrać. Ja się nie zgadzam z tymi zmianami, ja się nie zgadzam z tymi propozycjami. Tych zmian jeszcze nie ma. Jedną z nich jest zmiana ustawowa powiatów. Przypominam, że powiaty w myśl tych propozycji, o których już w tej chwili wiemy, mają
mają być bezpośrednio podporządkowane w pion administracji rządowej, a więc starostę będzie wskazywał... Tak jak kiedyś urzędy rejonowe. Dokładnie, to jest powrót do tego, co było przed 98 rokiem, a więc przed reformą pana profesora, pana premiera Jerzego Buzka. Panie pośle, musimy już kończyć, bo... I dzisiaj nasz lokalny parlament, czyli Sejmik Województwa, podejmuje w tej sprawie rezolucję. Szkoda, że czekamy nas na tę rezolucję, ma, bo jeszcze jej fizycznie nie mamy, a czekamy też na szczegóły tej proponowanej zmiany ordynacji. Ja myślę, że warto by było jeszcze kiedyś poświęcić jedną audycję, w jaki sposób samorządność odbywa się na poziomie województwa opolskiego, w Sejmiku Województwa Opolskiego. Czy rzeczywiście... Musimy już kończyć. Katarzyna Czochara, Tomasz Kostuś, bardzo dziękujemy. Loża radiowa.